Portfel jest jednym z tych elementów EDC, którego przeważnie większość z nas używa. Nawet jeśli skrót nie jest tutaj danej osobie znany, nie zna pojęć takich jak everyday carry, ekwipunek dźwigany codziennie, to z pewnością portfela na co dzień używa, korzysta i nosi go ze sobą każdego dnia wychodząc z domu. Jeśli chodzi o modele, rodzaje portfeli, na rynku jest dostępne ich całe mnóstwo. Mamy tutaj takie typowe klasyczne męskie portfele. Ten akurat jest modelem z zapinaniem zewnętrznym. Miejsce na bilon, na karty, na banknoty. Tutaj mamy również klasyczny czarny męski portfel. Tym razem już bez zapięcia zewnętrznego. Sporo miejsca na karty i również na bilon. A tu zaś mamy przykład damskiej portmonetki, które to przeważnie charakteryzują się tym, że są dosyć grube, co zresztą tutaj bardzo dobrze widać. No i właśnie w kwestii tej grubości, jednym z moich priorytetów, jeśli chodzi o mój zestaw EDC, jest to, aby dane rzeczy za bardzo nie wypychały mi kieszeni. No również wynika to z tego, że na co dzień chodzę przeważnie w jeansach, nie noszę spodni taktycznych, czegoś podobnego jak bojówki, gdzie do kieszeni można więcej rzeczy wepchać i to nie jest jakoś tak strasznie widoczne i nie razi w oczy. W normalnych, tradycyjnych jeansach, no jednak jeśli taki gruby portfel włożymy do kieszeni, no to będzie to wyglądało niezbyt korzystnie, niezbyt elegancko, no i też będzie mało komfortowe. Z tego też powodu jakiś czas temu znalazłem rozwiązanie tego mojego problemu, jeśli chodzi o portfel i jego grubość, a rozwiązaniem tym jest ten właśnie oto mini wallet od manufaktury Millera. Wymiary tego portfela to wysokość 102 mm, szerokość 78 mm, a grubość mierzona w tym miejscu, czyli na zgięciu, gdzie portfel jest de facto najgrubszy, to jedynie 13 mm. To jest bardzo mało w porównaniu do klasycznego męskiego portfela. Tu macie dla porównania portfel, którego używałem wcześniej. I spójrzcie proszę, jak one się prezentują, jeśli chodzi o grubość. Tak naprawdę dwa mini wallety wypełnione już kilkoma kartami i dokumentami w środku. To jest grubość jednego takiego klasycznego męskiego portfela pustego. Bo ten akurat jest pusty, żadnych kart tam nie ma. Jeśli chodzi o wagę tego portfela, to też jest dosyć istotne w kwestii porównania, ponieważ sam pusty mini wallet waży 34 gramy, a dołączana do niego bilonówka waży 18 gram. W chwili obecnej mój mini wallet jest tutaj wypełniony kilkoma kartami, dokumentami. Tak jak wcześniej wspominałem, w bilonówce znajduje się trochę drobniaków. I taki zestaw, przed chwilą przeze mnie zważony, razem waży 114 gram. Sam portfel 61, a bilonówka 52 gramy. Dla porównania, ten portfel i ten puste ważą około 81-82 gramów. Więc również tutaj, jak widać, różnica jest na korzyść mini walleta. Przejdźmy teraz do kwestii wykonania tego portfela. Jest on wykonany akurat w moim przypadku z brązowej skóry i również z brązowymi przeszyciami. Kolorów jest kilka do wyboru, podobnie jak i też przeszycia, można sobie to indywidualnie wybierać, personalizować. Wszystko zależy od tego, jak sobie to wymyślimy.
Jeśli chodzi o jakość skóry, przyznam szczerze, że nie jestem ekspertem w tych kwestiach, ale jedno mogę powiedzieć jako taki zwykły, typowy użytkownik tego portfela. Skóra jest bardzo przyjemna w dotyku, bardzo miła, też bardzo ładnie pachnie i po ponad roku użytkowania tego portfela zapach również cały czas jest dosyć intensywny, co bardzo mi się akurat podoba jeśli chodzi o ten portfel. No i kwestia też jakości tej skóry, tak jak powiedziałem, ekspertem nie jestem, ale widzę i zapewne wy teraz też widzicie, jak ten portfel wygląda po ponad roku użytkowania. Noszę go codziennie w przedniej kieszeni spodni, przeważnie w przedniej kieszeni spodni i spójrzcie proszę. Jeśli chodzi o skórę, żadnych zadrapań, żadnych jakichś przetarć. No tak naprawdę wygląda praktycznie tak samo jak wyjęty na świeżo po zakupie z pudełka. Jedyna kwestia, która jest widoczna, to się oczywiście rzuca w oczy, no to są te załamania od kart, które są umieszczane w środku. Wiadomo, portfel jest cienki, włożymy go do kieszeni, trochę się go ściśnie, no to takie odbicie, taki ślad już musi tutaj się wytworzyć. To jest normalna kwestia, mi to w zupełności nie przeszkadza. Jeszcze w kwestii wyglądu. Tutaj na dole po prawej stronie mamy umieszczone logo producenta, czyli manufaktury Miller. A kwestia jeszcze jakości, to spójrzcie proszę na te kanty, te narożniki. One są posmarowane jakimś specjalnym klejem, który ma zapobiegać tutaj wyszczerbianiu się tych narożników, które wiadomo podczas korzystania z portfela są bardzo na to narażone. No i to się sprawdza. To jest pierwszy portfel, który coś takiego posiada. No i dzięki temu, mimo tego, że jest cienki, jest noszony na co dzień, tutaj nie znajdziecie żadnych jakichś wyszczerbień, żadnych jakichś kawałków wiszącej skóry, czy też nici, którymi ten portfel jest zszywany. Czegoś takiego po prostu tutaj nie ma. Jeśli chodzi o wnętrze portfela, tutaj w tym egzemplarzu, czyli w mini wallecie, mamy 4 miejsca na karty bądź inne rzeczy. Tak jak tutaj widzicie, tu mam karty, tu również, a gotówkę, jeśli już posiadam, to umieszczam tutaj w tej właśnie kieszeni. No i kwestii właśnie gotówki. Odkąd korzystam z tego zestawu, czyli z portfela i wilonówki, tak naprawdę przestałem praktycznie w ogóle korzystać się z gotówki. Rzadko mi się to teraz zdarza. Z tego też względu, że używanie przy tego portfela i do płatności kartą jest znacznie wygodniejsze niż płacenie nim gotówką. Dla przykładu, spójrzcie proszę, jeśli dokonuję jakiegoś zakupu i płacę kartą, to wyciągam portfel z kieszeni. Nawet bez wyciągania karty, po prostu zbliżeniowo otwieram portfel, przykładam do terminala, zapłacone, chowam portfel do kieszeni i mogę iść dalej z zakupami. Jeśli zaś chodzi o ten sam manewr przy płatności gotówką, no to tutaj ze względu na konstrukcję, na rozwiązania, jakie ten portfel ze sobą prezentuje, jest to już mniej wygodne, bo powiedzmy, że płacimy banknotami, no to wiadomo, wyciągamy banknoty i tutaj żadnego problemu nie ma. Problem pojawia się w momencie, kiedy otrzymujemy resztę. Reszta przeważnie jest w banknotach i również w bilonie. Tak więc jeśli otrzymujemy resztę, no to banknoty musimy umieścić tutaj, gdzieś wewnątrz tego portfela, odłożyć go i sięgnąć po bilonówkę, tak żeby resztę wsypać tutaj, zamknąć i odłożyć. Tak więc w porównaniu do takiego typowego męskiego portfela, no jest to już mniej wygodne, ponieważ tutaj otwieramy, chowamy banknoty, chowamy bilon, nie musimy wyciągać drugiej rzeczy, co w przypadku zestawu mini walleta już musieliśmy zrobić. Odkładamy i mamy już transakcję za sobą. Omówię wam teraz i przedstawię drugi element tego mojego zestawu. Jest to bilonówka.
Bilonówka, tutaj ciekawostka, wykonana z jednego kawałka skóry. Mimo tego, że na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to jest kilka po prostu kawałków zszytych ze sobą, nie jest ona wykonana w całości z jednego kawałka skóry, tej samej skóry, z której jest wykonany mini wallet. I tutaj mamy też taki dodatkowy akcent, czyli te widoczne przeszycia. Są to tak zwane regle, które wyglądają bardzo ładnie. Dodają też uroku całej konstrukcji. Tutaj podobnie jak i w portfelu mamy wszelkie narożniki posmarowane tym specjalnym klejem. Dzięki temu tutaj nic się nie rozwarstwia, nie strzępi. Miejsca, jeśli chodzi o włożenie bilonu, jest tutaj, o powiedzmy, mniej więcej tyle samo, co w takim normalnym portfelu, który miejsce na bilon, kieszeń na bilon ma już w sobie wbudowany. W kwestii wymiarów samej bilonówki, to jej wysokość to jest 73 mm, a szerokość mierzona od tych najszerszych punktów w tym najszerszym miejscu to jest 85 mm. Co do grubości, no to tutaj wszystko oczywiście zależy od tego, ile bilonu, ile monet tutaj wrzucimy. Dla przykładu, tu mam gdzieś tyle drobniaków i po włożeniu dużej różnicy nie ma, ładnie się tutaj chowają. Jeśli chodzi o grubość bilonówki, to nieznacznie ona się zwiększyła. Oczywiście jeśli tego bilonu wypchniemy tutaj znacznie więcej, no to ta bilonówka będzie mogła wyglądać nawet i tak mniej więcej. Czasami mi się tak zdarzało. Ale tak jak mówię, no wtedy to już traci ona swoje właściwości, włożona do kieszeni, no jednak brzydko wygląda, wystaje w kieszeni, widać taki mały trójkącik odciśnięty na zewnętrznej stronie spodni. Zresztą zobaczcie sami też, jak prezentuje się ten zestaw włożony do kieszeni. W kwestii jeszcze wykonania tej bilonówki, tutaj mamy napę. Mój zestaw jest zakupiony już jakiś czas temu i nie posiada loga producenta, takiego jak mamy tutaj na skórze. Nie posiada takiego samego loga na tej napie. Obecnie produkowane przez manufakturę Miller portfele, właściwie bilonówki, już takie napy mają takie logo umieszczone na napie. Osobiście wolę to rozwiązanie, które ja mam. Jakoś tak patrząc na zdjęcia na stronie producenta, zdjęcia tych nowych bilonówek już z tą napą, z logo, jakoś przyznam szczerze, jak dla mnie trochę za dużo jest tego tutaj, taki przesyt tego loga, zarówno tutaj wytłoczone całkiem sporych rozmiarów logo, jak i też na napie. No mi już to nieszczególnie się podoba, tak więc akurat cieszę się, że mam jeszcze ten egzemplarz bez tej napy z logo producenta. Do zestawu również dołączony był krowiec etui na klucze. W moim przypadku rozwiązanie to się nie sprawdziło, ponieważ no, próbowałem go używać przez jakieś 2-3 tygodnie od momentu zakupu. Ale bardzo często w moim przypadku jest tak, że drzwi otwieram, wyciągam klucze i otwieram drzwi jedną ręką. No, z różnych względów nie mam możliwości, żeby użyć do tego dwóch rąk. Nie wiem, trzymam na przykład jakieś siatki z zakupami ciężkie, których nie chcę mi się za bardzo odstawiać. Wolę trzymać je dalej niż potem podnosić i
i wnosić do mieszkania. Bywa też również tak, że mam na ręce jednej swoje dziecko. Tak więc no, siłą rzeczy muszę wówczas użyć drugiej ręki i tylko tej drugiej ręki do wyciągnięcia kluczy i otwarcia drzwi. Co w przypadku, gdy klucze były w tym etui, było bardzo mocno utrudnione. No, spójrzcie, wyciągam klucze i teraz muszę w ten sposób właśnie odpiąć, sięgnąć po klucze, otwieram zamek. W przypadku, kiedy tego etui na klucze nie mam, no to problem znika. Wyciągam po prostu klucze, od razu chwytam za właściwy, do zamka, drzwi otwarte. Tak więc w moim przypadku akurat to rozwiązanie się nie sprawdziło i to etui leży sobie w pudełku, w którym przyszedł cały zestaw. A propos jeszcze właśnie pudełka, zestaw zamówiony przychodzi właśnie w takim oto ładnym, eleganckim pudełku. Tutaj mamy logo i nazwę producenta. A w środku, w moim przypadku, wygląda to tak. Tutaj były umieszczone moje właśnie elementy zestawu, czyli portfel, bilonówka i etui na klucze. Tutaj kartka z informacjami o sklepie, o firmie. No i też z drugiej strony podziękowanie za zakup. Minusem tego pudełka był fakt, że wszystkie elementy latały w nim luźno. Z tego, co widziałem na stronie producenta, obecnie te zestawy już są z gąbką. Taką gąbką wyściłaną jest, także są wytłoczone miejsca zarówno na portfel, jak i też na inne elementy zestawu. No, wygląda to znacznie ładniej niż w tym wypadku to, co ja otrzymałem. Podsumowując moją recenzję zestawu z mini walletem od manufaktury Millera, osobiście, jeśli zależy Wam na tym, aby portfel nie wypychał Wam za bardzo kieszeni, nie zajmował też zbyt wiele miejsca w niej, to taki wybór mogę polecić. Tu jeszcze w kwestii porównania rozmiarów umieściłem scyzoryk 91 mm Victorinoxa Huntsmana. Tak więc jeśli rozmiary są dla Was tutaj priorytetem, zależy Wam na jak najmniejszym portfelu i potraficie przyzwyczaić się do tego, że przy płaceniu gotówką będzie trochę trudniej niż przy klasycznym portfelu, no to jak najbardziej zakup polecam. Osobiście nie zdecydowałem się na drugi model, jaki producent oferuje, czyli na Daily Wallet, ponieważ jest on większy, a mi zależało na tym, żeby ten mój nowy portfel był jak najmniejszy, żeby ze spokojem mieścił się do przedniej kieszeni spodni jeansowych. No jeśli chodzi o Daily Wallet, to co do tego miałem pewne obawy, albo nawet jeśli wejdzie do kieszeni, no to będzie tak naprawdę wypełniał ją w całości i co będzie oznaczało mniejszy komfort, też może mniejszą estetykę, jeśli chodzi o wygląd, a portfel zawsze noszę w przedniej kieszeni, nigdy nie w tylnej. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentarzy. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało w komentarzach umieszczajcie je. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów umieszczonych przeze mnie na kanale moje EDC. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.